W dzisiejszym odcinku pokażemy już, jak bliziutko jest Bitcoin halvingu i co się dzieje. Oraz przejdziemy szybciutko przez różne waluty, metale, a także przez Ethereum i Link. Oraz pokażę, jak na przykład można tradować według trendlinii. A także dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanym Coralito Effect i czy nam to grozi, czy mieliśmy to w przeszłości, oraz to, jak nasz rząd jest dobroduszny. Więc jeżeli interesują Was te wieści ze świata pełnego różnych dóbr dawanych przez rządy, za które będziecie musieli potem płacić, zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek i wszystko, co tutaj powiem, jest tylko i wyłącznie moim chorym zdaniem. Nie wiadomo, czy jestem w pełni sprawny umysłowo, ale jakoś udaje mi się prowadzić ten kanał, więc zaczynamy. Bitcoin. O, nie, to nie wirus, spokojnie. Bitcoin. W tej chwili mamy silny tutaj, zobaczcie, być albo nie być. Spójrzcie, to jest właśnie nasz tutaj pakiet. Tak to zróbmy. Może zróbmy to w ten sposób. O, tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo duży wolumen transakcyjny. O, widzicie? W tym tutaj miejscu na 8500 do 8800. Dodatkowo jest tutaj właśnie ta 200 moving average, czyli ta 200-dniowa krocząca. I to jest nasz największy tutaj właśnie taka bariera. Dodatkowo jeszcze mamy tą trendlinię tutaj, tą miesięczną, która tutaj formuje ten trójkąt ogromny. I prawdopodobnie według mnie, jeżeli będzie jakiekolwiek wybicie, chociaż już zamierzam w to powątpiewywać, spotkamy się tutaj na 9600. Wątpię, żebyśmy przebili 10,5 tysiąca. To już będzie wtedy retest do 9500. To już by było wtedy właśnie oderwanie i Bitcoin, i nowy bull run Bitcoina. Ale spokojnie. A w tej chwili właśnie walczymy przez tą tutaj barierą. Ok? cały czas idziemy w górę w tym kanale. Ja to tutaj lepiej pokażę. W tym kanale, który nam się tutaj właśnie formuje. I mamy tutaj właśnie support 20. Zobaczcie, jednak tutaj jest już typowa taka bear flaga, to już jest tak bardzo dosyć nadęte. Ja polegam właśnie na tym stokastiku, który już według mnie jest bardzo, bardzo tutaj przeciągnięty. Co nie znaczy, że Bitcoin nie może tak iść. Jeżeli sobie zobaczymy, zobaczcie, jeżeli sobie zobaczymy tutaj w... O, to było właśnie wyjście z tego ogromnego dołka w marcu 2019 roku. I tak samo, zobaczcie, ogromna taka bear flaga, która przeradziła się tutaj gdzieś mniej więcej później, na tym na złapaniu tego supportu, już w normalną, usytuowaną cenę. Tutaj był pierwszy touch, drugi touch i trzeci. Trzy taki double, silny taki support tutaj się utworzył i cena potem się oderwała. Tutaj ponownie mieliśmy taką bear flagę, zobaczcie. O, nie wiem czemu nie widzę tego tutaj. O, tutaj mieliśmy podobną taką bear flag, widzicie? Bardzo tutaj podobna była. I tak samo cena zaczęła potem windować w górę. Jak miała właśnie to oparcie tej 21. Tutaj. Ta zielona linia, niebieska linia to jest 21. Więc zobaczcie, porównajmy sobie tutaj teraz co mamy. Zobaczcie, mieliśmy tutaj prawie że przecięcie tej 21. I ona teraz sobie nas wspiera. No i zobaczymy, jeżeli spadniemy teraz z powrotem do 7500 i tutaj właśnie utworzymy ten support, to będzie to wyglądało bardzo podobnie, jeśli chodzi o tamten czas. Jeszcze tylko zobaczymy sobie, jak zachowywał się stokastik dla takiego utworzenia. No i zobaczcie, stokastik równo tutaj schodził, miał normalną taką momentowe obroty. W tej chwili jest bardzo przedłużony. To, co ja już przeżyłem tutaj z Stochastic Slow, z tym właśnie tutaj współczynnikiem, to, że im dłużej jest on przeciągany, tym potem drop jest bardzo silny. Jednak
Jeżeli ten drop byłby tutaj do momentu 7300, byłoby to bardzo dobrym tak zwanym swing line'em, czyli swing testem od poprzednich właśnie tu wartości lub nawet na 7400-7300 i to by stanowiło bardzo dobry support. Jeżeli wtedy stokastyk by zszedł i cena by się tutaj unormowała, RSI też by ochłonęło, to mamy bardzo silny tak zwany confluence trading, czyli trading z potwierdzeniem. Co to oznacza? To oznacza, że złapaliśmy tutaj silny support, to jest pierwsza sprawa, ok? Dwa. Złapalibyśmy na retestie tej korekty, co tutaj mamy, właśnie jakbym ją przedłużył. Ok. 3. Wszelkie indykatory tutaj bardzo by nam zeszły. Tu mamy już double top zresztą na RSI. Ok. A cena nadal rośnie, chociaż RSI maleje. I co jest całkiem niezłe, bo cena się utrzymuje, właśnie. Jeżeli to RSI też by zeszło i MACD też by zeszło troszeczkę, bo mamy sell sygnał właśnie tutaj na tej piątce. Ok. Więc w tej chwili byłoby to już po raz cztery różne właśnie potwierdzenia. No i wtedy nic by tutaj już za bardzo nas nie trzymało, żebyśmy mogli dobudować właśnie do tego cenę. Na to właśnie tutaj liczę. Dodatkowo mielibyśmy ten support tutaj wolumenowy. Okay? Jeżeli cena spadłaby do 6800, to byłoby nawet jeszcze lepiej, gdyż wtedy wypukałoby to wszystkich i przyciągnęło nowych ludzi. Dlaczego przyciągnęłoby to nowych ludzi? Bo cena spadłaby, więc wtedy byłaby atrakcyjna dla innych kupujących. Coraz więcej pojawia się, zaraz zobaczymy sobie tutaj longów. Zobaczcie. Longi rosną cały czas, ok? I może dojść do tego, że może być ten squeeze longowy i cena wtedy poleci właśnie w dół. Podczas gdy shorty utrzymują się mniej więcej na takim samym poziomie już od paru tygodni, ok? Więc no, takie jest moje mieszane uczucie. Ja osobiście już wątpię, że ten właśnie cykl nagle by się rozpędził i byśmy osiągnęli all time high. Mi się wydaje, że już jest wliczony ten halving w cenę już dawno od tego tutaj właśnie momentu. Więc no, zobaczymy, jak to się wszystko tutaj ułoży. Ja na razie mam stop lossy już postawione, więc nie jest źle. Jeszcze sobie zobaczmy tutaj na Ethereum. Ethereum jest typowa bear flaga, zobaczcie, tworzona. I w tej chwili, jak sobie zobaczymy na 5-godzinówkę, to tutaj właśnie moment ten obrotowy trochę spadł i cena się utrzymała. To bym chciał właśnie zobaczyć na Bitcoinie. Okay? Cena się utrzymała i w tej chwili wchodzimy tutaj, zobaczcie, w taki trójkąt, który ma równą podstawę i jest cały czas po prostu tutaj dobudowywany, więc zobaczymy, czy ten trójkąt, czy ta cena poleci właśnie według tego trójkąta. Na godzinówkę tutaj jeszcze lepiej widać, tylko to wyłączę. Czy ta cena właśnie poleci lepiej właśnie wzdłuż tego trójkąta tutaj, tego czerwonego lub tego białego. No i zobaczymy, czy po prostu ona go respektuje. Jeżeli cena będzie nam tutaj wywoływała się po prostu, no oczywiście mój super epic pen nie działa, zaraz, właśnie zauważyłem, że jak komputer z uśpienia wychodzi, to epic pen się zawiesza, o proszę bardzo, więc jeżeli ta cena tutaj właśnie będzie tak, to już to będzie ważny ten trójkąt, jeżeli natomiast ta cena po prostu tak wyjdzie, no to jesteśmy w ogromnej konsolidacji. A to wam zaraz pokażę, do czego to może doprowadzić. Wtedy, zobaczcie, cena rośnie. To są takie typowe wzrosty, że mamy wzrost, 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 wzrost. Możemy sobie tutaj tą trendlinię narysować, ok? I to jest wzrost. I cena później na szczycie takiej tej trendlinii dochodzi do konsolidacji, w której właśnie tutaj konsoliduje się, no i wtedy, jeżeli nadal jest popyt na to, no to wyłamy się górą, jeżeli jednak tu jest branie zysku, no to wtedy wyłamywany jest po prostu to wszystko dołem. No i na to właśnie tutaj czekam, więc mądrze wtedy jest stop loss ustawić gdzieś tutaj poniżej, czyli na te 100, nie wiem, 90 i no i zobaczyć, co będzie się działo, gdyż to tyle możemy zobaczyć na podstawie prawdopodobieństwa. Wyłamanie dołem tej strefy 189 będzie świadczyło o dalszych tutaj spadkach, co potwierdziłyby wtedy właśnie nasze indykatory. Tylko pamiętajcie, indykatory zawsze pokazują przeszłość. To cena pokazuje teraźniejszość. W tej chwili na dniówce, zobaczcie, cały czas jest wypychana ta cena i jeżeli zobaczyłbym świecę tutaj na Ethereum,
tak zbudowaną, okay, taki młotek albo taka Falling Star z takim czymś, no to wtedy już byłbym bardziej niż pewien, że te indykatory zaczną zaraz pokazywać spadki. Okay? Tyle jeśli chodzi o to. Złoto cały czas utrzymuje się w tej samej strefie. Mam tutaj double top i tak jak mówiłem, jest wypychanie, więc jest tutaj taka konsolidacja. Jeśli chodzi o to, mamy tutaj te supporty, więc w tej chwili złoto dąży jakby do tego trójkąta. Tutaj ja dorysuję o tutaj tą krzywą, powiedzmy, bo tu ładnie wszystko się łapie. I w tym tutaj rozgrywamy. To jest na dniówce, więc tutaj mamy ogromne ruchy i bardzo są one widoczne. Srebro to samo. Srebro się konsoliduje. Już w tej chwili widać, że srebro jest gotowe, żeby gdzieś pójść. Pytanie tylko, czy ten stokastyk zejdzie tutaj do dołu. Jeżeli zejdzie do dołu, no to wtedy czas bardzo, bardzo szybko zainteresować się srebrem. Tu w tej chwili już pokazuje nam 5-godzinówka, że coś zaczyna się dziać. Już srebro zaczęło notować. Zobaczcie, zaczęło notować. Tutaj mamy ten wyższy szczyt, tu niższy dołek. Tutaj mamy równy ten szczyt, powiedzmy. Tu już mamy wyższy dołek. No i w tej chwili takie ułożenie wpływa właśnie z powrotem na wyjście z tego trójkąta, więc tutaj trzeba będzie takie coś poobserwować. Okay? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Potem mamy jeszcze platynę. Ktoś się dzisiaj pytał na Telegramie o platynę, ale to coś innego. Tam dałem właśnie taką analizę platyna. W tej chwili, no, wygląda na dopóki platyna nie opuści 790, to nie za bardzo tutaj widzę to. To jest wtedy ogromna tutaj konsolidacja, jednak wszelkie ruchy są skierowane w górę. MACD pokazuje, no, też jest takie płaskie, też nie ma sensu co polegać. RSI waliduje tą właśnie cenę, więc jest tutaj ogromna konsolidacja. Jeżeli nie wiemy, co się dzieje przy ogromnej konsolidacji, ok, tutaj już wyszliśmy z tego, więc ta strzałka w tej chwili tutaj nam powinno, to była ta strzałka, tylko że to o wiele wcześniej zaznaczyłem, jednak się sprawdziło. No to w tej chwili najlepiej jest zrobić taki ogromny tutaj price box i zobaczyć, jak ta cena będzie wychodziła. Jeżeli górą, no to wtedy jesteśmy tak zwane in favor of the price movement, czyli idziemy do góry. I ponownie, indykatory pokazują nam to, co już było. A price action, czyli candlesticks z wideo właśnie, pokazują nam, ten co dałem wideo właśnie o candlesticks, pokazują nam, jak ta cena się rusza, te właśnie wybicia. Zobaczcie tutaj, cena spadła, tu utworzyła się świeca właśnie inside bar tak zwany, który zmienia trend i później poszło to wszystko do góry. Dalej zobaczmy sobie. Frank wybija się górą. To jest 5-godzinowa strefa, więc za kolejne 5 godzin powinniśmy widzieć tą świecę tutaj powyżej. Jeżeli ta świeca następna się tutaj zamknie, to jest to potwierdzenie wybicia. Jeszcze tylko chciałbym zobaczyć tutaj wolumen. Wolumen. Niestety nie mam wolumenu. A tutaj też nie mam wolumenu. Dobrze. Tutaj właśnie mamy ten MRSI, zobaczcie, jak ładnie on nam się tu pokrywa. Tutaj MRSI już mówił nam, że będzie ruch do góry i jest ruch do góry. Zobaczymy, jak na dniówce się zachowuje. Jest tutaj na dole, więc w tej chwili jest tutaj akumulacja pieniędzy we franku, ok? Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że frank będzie raczej wybijał się górą. Euro do PLN-u, podobnie ruch jest skierowany do góry. Zaraz tak, euro będzie się raczej wybijało górą, jeśli chodzi o MRI. Musi tylko ta świeca się tutaj zamknąć powyżej. To jest dniowa, powiedzmy 5-godzinowa, będzie naszym sygnałem. Już się zamknęła, za minutę zamknie się kolejna i to będzie potwierdzenie się wybicia. Tutaj może być mała konsolidacja, bo już ten wskaźnik tutaj zaczyna powoli trochę nam opadać, więc poczekajmy jeszcze z, nie wiem, 10 godzin, 10-15 godzin. Korona. Korona wyszła górą, jest to skierowanie wszystkiego, tutaj wszystkich tych średnich do góry, więc korona teraz całkiem sobie dobrze radzi, wybiła się z tego tutaj nam w tej konsolidacji i wychodzi na to, że korona będzie formowała tutaj właśnie ten trójkąt z równą podstawą, co jest bardzo bullish. Korona może osiągnąć właśnie ten pułap 40-90, potem troszeczkę się odbije raczej i jeżeli będzie coś w tym stylu, właściwie to coś w takim stylu, już pokazuję, w takim stylu,
Powiedzmy, o, coś takiego. Jeśli więcej tarczy mam tutaj, więc coś takiego. To jest to początkowy ruch jakby wyjścia korony z tego tutaj kompleksu. Może być coś takiego. Ok? Więc zobaczymy, jak się to tutaj nam pokryje. Ja w sumie zaznaczę to. Zobaczymy, czy mam mniej więcej, będziemy mieć rację. O, coś takiego. Dobrze. Także to jeśli chodzi o koronę, koronę w euro. Tak samo, korona we wszystkich teraz będzie się wybijała, ma dość dobry na dniówce i na tygodniówka jej rośnie, więc dlatego nie widzę, żeby korona jeszcze wyszła poza ten pułap tutaj 0,90, ale będzie miała dobre wybicia. Korona, dolar tak samo, funt, bo dzisiaj było jakieś spotkanie, tak, czyli bardziej jakieś pozytywne pewnie dla gospodarki. Funt, zobaczcie, wybija się i tworzy, co to jest tutaj, i tworzy nam ten tutaj trójkąt w tej kopercie, więc teraz bardziej opłaca się funta grać do góry, jeżeli tylko się wybije powyżej 5,22. Dolar, konsolidacja. W Ameryce chyba coś nie do końca wyszło. Jednak jest ogromna ilość energii i wychodzi na to, że dolar raczej wystrzeli jutro. Prawdopodobnie jutro dolar wystrzeli do góry. I dolar do euro, też konsolidacja. No, prawdopodobnie euro będzie silniejsze od dolara, zobaczymy. Chociaż jest silne parcie, zobaczcie, jaka silna świeca wybijająca. I ten support tej 20, więc ta cena może tak skakać do góry. Jeszcze pokazywałem Ethereum, jeszcze linka chciałbym tylko tego pokazać. Więc link w tej chwili... O! Konsoliduje tutaj i być może tworzy on właśnie head and shoulders. Wszystko zależy od tego, czy link przebije tą 3,95. To jest dla mnie taki temat jakby głębszego wejścia w link. Jednak uważam, że link jest bardzo dobrym projektem, jeśli chodzi o taką przyszłość, powiedzmy. Tutaj jeszcze pokażę właśnie ten trendline strategy, czyli jak cena spada i wybijamy właśnie ten breakout tutaj, to jest to dobra właśnie opcja kupna. Tu ponownie, jeżeli mamy downtrend, czyli możemy z jedną linią połączyć wierzchołki, to tu jest właśnie ten breakout, czyli można go kupić, albo bezpiecznie jest kupić właśnie retest, czyli jeżeli breakout, wyłamanie, właśnie wyłamanie tej, powiedzmy tutaj, tej ceny następuje tutaj i mamy tutaj ten wierzchołek i retest nastąpi w tym miejscu, czyli będzie wyższy, ten dołek będzie wyższy, to jest to bardzo dobre kupno, gdyż jest wtedy duża szansa, że trend właśnie odbije w drugą stronę. Tak właśnie tutaj to wygląda. Możecie sobie to prześledzić na różnych grafach. Tu na linku właśnie dosyć dobrze to widać. Zobaczcie, na przykład tutaj mamy, patrzcie, możemy połączyć tutaj właśnie takie coś. Zobaczcie, taką krzywą. Był ten tutaj, mniej więcej tutaj był ten breakout. Tu był retest od razu, bo to jest dniówka, ok? Dlatego takie małe to wszystko wygląda. I potem cena poszła do góry. I tu ponownie, ponowny taki breakout, zobaczcie tutaj, jak połączymy te właśnie rzeczy, o, te wierzchołki i zobaczcie, tutaj też był, tu był retest i potem cena poszła też tak samo do góry. Więc odcinek o trendline nagrałem, możecie go spotkać w YouTube na moim kanale, jeżeli wejdziecie w playlistę poradnik, tam są właśnie trendlinie i takie podstawy właśnie ich używania. No ale przejdźmy teraz do wiadomości, zobaczcie. Fear and Greed Index już leci do góry 27, więc hype jakby powoli się zaczyna. Może w ostatnim tygodniu właśnie tego halvingu będzie, przed halvingiem będzie właśnie ten hype. Jeżeli sprawdzimy sobie pogodę inwestycyjną, to pogoda daje nam tutaj, o zobaczcie, tylko trzy dwucyfrowe właśnie gainy, ok? Land, Sol i Lisk. Reszta już jest pojedyncza. To znaczy, że nie masz tyle kapitału rzucane w różne altcoiny i to powoduje, że nie wybijają się one, nie ma tych breakoutów. Te setupy, co daję właśnie na Telegramie, nie wybijają się aż tak silnie, bo nie ma tego kapitału. Okay? No i Link, uważam, że Link jest jednym z projektów właśnie, który może dać podobne bogactwo, jak kiedyś dał niektórym osobom Bitcoin czy Litecoin. Spójrzcie sobie. Mamy w tej chwili linka na 3,67 dolara, ok? I jeżeli zobaczymy sobie cały market cap, o, to zobaczmy sobie. Taki Ethereum ma 9 bilionów
miliardów kapitalizacji, ok? Więc skopiujmy to sobie tutaj na kalkulator, wklejmy, ok? Wejdźmy w link, który ma tutaj tylko jeden, więc zobaczcie, to jest cena właśnie, powiedzmy, że link osiągnie kapitalizację XRP, gdyż ma bardzo duże przebicie, ok? Więc taki, taki link w przeciągu, nie wiem, roku do dwóch, niech takie coś osiągnie, już jest tutaj wszystko. Jego circulating supply, czyli jego obecny właśnie tyle, ile cyrkuluje tego linka właśnie w tym, po prostu w obiegu jest. Jest 350. To by nam dało cenę $26 za... prawie $27 za linka. Bardzo prosto to policzyć. Cena danej monety obliczana jest przez jej market cap, czyli tyle, ile ma kapitalizacji. To jest też takie wzięte, bo to zależy od cen, które były ostatnio. Poprzez całkowitą ilość monet w obiegu. Okay? No i wtedy mamy tę cenę. Więc wziąłem tutaj właśnie, tak jakby była Ripple'em i tyle właśnie by było. Jednak pamiętajcie, że mamy całkowitą kapitalizację na 224 miliardy. Jeżeli kapitalizacja urosłaby, powiedzmy, do tej z 2017 roku, czyli na przykład do 580 lub do 700, no weźmy 650, czyli mamy w tej chwili, ile mamy? Prawie $27, ok, więc mamy 650 dzielone na, ile teraz jest? 224. Mamy 2,9 razy, tam było ile? $28. Powiedzmy, link osiągnąłby cenę za monetę coś w okolicach $81, czyli bardzo zbliżono do tego, jaką osiągnął Litecoin. Mało tego, ta suma może być pomnożona jeszcze razy dwa, gdyż później kapitalizacja poszczególnych projektów będzie bardziej wybierana, będą działały wybiórczo. Ludzie będą kapitalizować więcej w jedne projekty, kapitalizować mniej w drugie projekty, będą hype'y i pompy. Więc uważam, że w tej chwili, jeżeli ktoś posiada na przykład, nie wiem, 500 linków i są one warte w tej chwili na przykład 3,70, $1,850, ok, no to te 500 linków razy na przykład 80 może dać nam 40 tysięcy, ok. To może być właśnie ta przebitka. Także nawet dokupując linki w poszczególnych tygodniach po 10 sztuk, to też już daje nam niezłą kapitalizację i boom. I przejdźmy sobie dalej do reszty wiadomości. Cały czas wiemy, że właśnie rynki cały czas dodrukowują pieniądze, znaczy rządy. Zobaczcie, taka Japonia ma ujemne stopy procentowe cały czas, mimo iż cały czas drukuje i pieniądze, i tu miała właśnie niby te wyjście z recesji, no to cały czas jest właśnie w ujemnych. Czyli powiedzmy tak, że ci ludzie, którzy oszczędzali całe życie i oszczędzają, są właśnie karani za to, że oszczędzają pieniądze, trzymając je w bankach, gdyż banki będą naliczać coraz więcej pieniędzy od właśnie tych ludzi. Już nie będą ci ludzie zarabiać, a będą płacić bankom, gdyż są ujemne stopy procentowe. Taka jest właśnie kara. I dlatego zobaczcie, Bitcoin jest wyjściem, które właśnie pokazuje, że wiele walut przegrywa właśnie z Bitcoinem. Na przykład polski złoty przegrywa 20% Bitcoin jakby trzyma swoją wartość, natomiast polski złoty poprzez odrukowywanie traci cały czas. Więc teraz powiedzmy sobie, że właśnie tutaj właśnie w jednym państwie 50% straciła ich waluta właśnie w Libanie i na przykład Argentyna teraz też wchodzi w hiperinflację cały czas, więc ludzie właśnie plan B, ludzie będą kupują właśnie Bitcoina w Argentynie i tutaj właśnie, że pieniądze w banku nie są twoimi pieniędzmi i tak jak pokazywał to właśnie Corralito efekt, czyli efekt Corralito, tutaj właśnie jak Argentyna była w dużej recesji w 98 do 2002 roku, to rząd argentyński zabronił właśnie, dużo ludzi uciekało właśnie w dolary i zaczęło wypłacać dolary, więc rząd argentyński zamroził te wypłacanie i ustanowił wymianę peso 1 do 1 argentyńskiego peso właśnie 1 do 1 gdzieś tutaj to było, gdzie to było, o jest tutaj 1 do 1 wtedy ludzie mogli do dolara, wtedy ludzie mogli wymieniać tego dolara 1 do 1, później zdjęto ten kap
i ten kurs walutowy został zliberalizowany i było 4 peso za 1 dolara, czyli ludzie praktycznie stracili od razu 75% siły nabywczej. No i później wiadomo, że siadały po prostu poszczególne rzeczy, ludzie nie mogli właśnie tutaj jakby mieć swoich pieniędzy. No i tak właśnie jest te Corralito efekt, czyli centralnie jakby rzucenie się rządu na oszczędności ludzi, na wszelkie biznesy, wszystko tylko, aby po prostu zabrać te pieniądze, gdyż nie umieją oni gospodarować właśnie gospodarką i są nieudolni w prowadzeniu czegokolwiek. I to jest właśnie ten Corralito efekt. I to praktycznie być może zagrozi każdemu państwu, zobaczymy właśnie jak to jest, więc dobrze mieć dobrą alternatywę w postaci właśnie wypłacania gdzieś środków poza tym systemem bankowym. Jeśli sobie zobaczymy kapitalizację, jeszcze tylko zobaczę, tak to jest wszystko, zobaczymy sobie kapitalizację wizualną. Zobaczcie, srebro zajmuje, tylko to jest srebro. To są kryptowaluty poszczególne, Bitcoin i tutaj, ok. Tutaj są większe firmy, zobaczcie, tyle zajmują, ok, według wielkości, 807 miliardów. Czyli łącznie jedna firma zajmuje więcej niż ten. 50 najbogatszych ludzi na świecie, tyle ma kapitału. GDP Kalifornii, czyli krajowy brutto, jakby stanowy brutto Kalifornii. Fed, tu już jest praktycznie, trzeba to razy dwa pomnożyć, bo już ten Fed Balance Sheet, czyli jakby książki właśnie tego Fedu, ilość do drukowania pieniędzy już jest dwa razy tyle. Ok. Tu są waluty, też już trzeba to pomnożyć, 7,6 tryliona, ok, to było w 2008, a tu w 2014, teraz jest o wiele więcej, 7 chyba jest już, tu jest 7,6 tryliona gotówki, więc na pewno już jest prawie dwa razy tyle, złoto, ok, tak tyle zajmuje, jest to 7,7 tryliona, przypominam, że krypto to cały market jest, tu mamy, jak dzisiaj mówiłem, 224 miliardy, czyli to jest 0,24, okay, nawet nie 0,7. W szczycie krypto było 0,7. Tutaj poszczególne giełdy, to jest 73 tryliony. Teraz prawdopodobnie jest to troszeczkę mniej, ale już szybko jest odbudowywane. Tu są poszczególne właśnie United States, a tutaj reszta świata, więc zobaczcie ile jest. I tutaj dochodzimy do właśnie Global Money Supply, czyli dopływ pieniędzy. Okay? Te zielone to jest fizyczna gotówka? Nie, to są wszystko tylko na rachunkach bankowych, pieniądze cyfrowe, bez jakiegokolwiek potwierdzenia. Ponad 90 trylionów. Dług światowy, zobaczcie, tyle. 70 trylionów. Zostało dodane przez ostatnią dekadę. Teraz, to jest do 2015, teraz praktycznie jest tego pewnie, już podejrzewam, ze dwa razy więcej, więc już to jest zajęte. A tu jest dług rynków wschodzących, czyli w tym Polski na przykład. I globalny właśnie rynek nieruchomości, zobaczcie jaki jest duży, 217 trylionów, ok. I tutaj derywatywy, patrzcie. Czyli na przykład kontrakty, różne inne kontrakty, opcje, gwarancje, swapy. Patrzcie. Patrzcie dalej. Jest to szacowane na około 1,2 kwadryliona dolarów. Czyli zobaczcie jeszcze. Keep scrolling. Tyle. I tutaj jest dla porównania. To jest tylko Bitcoin. Jeden kropeczka. Teraz sobie zobaczcie, jeżeli nagle te rynki zaczną się łamać, okay, ten kapitał gdzieś będzie musiał iść. I co będzie, jeżeli skapnie do tego, skapnie tylko troszeczkę do takiego właśnie kryptorynku. Teraz już widzicie, ile będzie można. Jesteśmy praktycznie nigdzie w tej chwili, jeśli chodzi o kapitalizację. Nigdzie. No i te pieniądze będą po prostu wasze, bo wy jesteście swoim bankiem. Tutaj przejdźmy do polskiego podwórka, niezapłacenie składek ZUS, jakie są konsekwencje? No i tutaj opisują, że będzie tutaj ganianie, bla bla bla, ale ten nasz rząd tutaj jest dobroduszny, zwolnienie ze składek, trzeba tylko i wyłącznie złożyć wniosek. Taki tu jest właśnie ta dobroduszność, że trzeba tylko złożyć wniosek i już nic nie będzie. To taki jakby artykuł na polepszenie wizerunku. Dlaczego?
dlatego że mamy też tutaj drugi artykuł, no i dwucyfrowe bezrobocie, w tych powiatach to standard, że no już te bezrobocie tutaj dwucyfrowe było właśnie jeszcze przed w ogóle jakimkolwiek infekcją, bo to w tamtym roku, chyba w grudniu czy w listopadzie, ten Główny Urząd Statystyczny, i to jest takie właśnie polepszenie. Wszystko jest po to, dlatego że już zbliżamy się powoli do środka kwartału drugiego, w którym będzie taki oto wykres. O, tak o był. I kwartał drugi. Ok? Taki, więc robią wszystko, żeby po prostu polepszyć to przed tymi wyborami. Więc uważajcie. Hiszpania wraca do gry, odmraża gospodarkę. Tutaj właśnie do 4 maja. Ok? Będą tutaj właśnie już powroty, hotele i różne rzeczy. Ale szkoły dopiero zostaną otwarte we wrześniu. Więc oficjalnie już wiemy, że raczej w Europie będą otwarte szkoły we wrześniu, więc już do końca roku nie będzie tutaj szkół, wszystko będzie trwało do końca roku, więc teraz tak samo mówię, jeżeli w Polsce wszystko się otworzy i w innych krajach, a szkoły będą zamknięte, to przynajmniej jedna druga ludzi będzie siedziała w domu, żeby opiekować się dziećmi, tym samym ta gospodarka nie wystrzeli do góry, a będzie takim tutaj mozolnym ruchem szła do góry lub stagnacyjnie w dół, bo nie będziemy wydawać pieniędzy, a tym bardziej rządy będą nadal drukować, więc będzie to taki refluks, powiedzmy, pójdzie coś do góry, zaraz spadnie na dół, ok? Tutaj coś Marek Belka mówi, odmrożenie gospodarki, Belka, jestem zaniepokojony, ja to jestem zaniepokojony tym, co mówi Marek Belka, dla mnie to jest raczej człowiek, który nie powinien nigdzie siedzieć pod żadną kamerą. Na przykład płacimy ten podatek kapitałowy, czyli od zysków kapitałowych, to jest właśnie tymczasowy podatek Marka Belki od chyba 2001 roku. Tymczasowy. No i tutaj kamery termowizyjne w sklepach. Teoria rozjeżdża się z praktyką, no i tu mówią, że wtedy takie kamery namierzałyby bardzo szybko chorych, bo mogłyby zbadać temperaturę. Oczywiście bardziej się to przyda do śledzenia ludzi i do ich profilów i do innych rzeczy niż do właśnie śledzenia tej choroby. Jak wiemy, wszystkie te rzeczy są wprowadzane po to, żebyśmy się godzili na nie, że niby to będzie lepiej, ale te rzeczy nie znikną, a bardziej będą służyły do inwigilacji nas. 5G, takie kamery, jakieś aplikacje w komórkach, śledzenie kont bankowych, potem pieniądze programowalne, na co możemy wydawać naszą kasę. Właściwie to, co zarobimy, to już tak nie będzie nasze, tylko będzie rządu. Więc dużo pytań, mało odpowiedzi. Zobaczymy, jak to wszystko będzie w przyszłości. Żegnam się z Wami, nie zapomnijcie o Telegramie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak czyta się różne wykresy, zapraszam na YouTube playlistę Trading Poradnik oraz na Telegram, gdzie mamy właśnie inne różne dodatki. Ja codziennie też tam dogrywam różne filmiki i takie market update, więc zapraszam. Pamiętajcie, w krypto nie ma żadnych gwarancji, są tylko możliwości. Na razie.